Cześć kochani, ja nazywam się Aśka Rzeźnik i dziś pokażę Wam, jak przyrządzić takiego oto pysznego wegańskiego omleta, który do tego jest bezglutenowy i jeszcze w dodatku niskowęglowodanowy, czyli low carb. Razem z ilościami macie podaną tutaj pod filmem. Natomiast ja teraz szybko jeszcze powiem, czego będziemy używać. Składnikiem absolutnie podstawowym będzie tofu. Ja użyłam takiego akurat bardzo twardego, jego się nawet nie da pokruszyć ręcznie, tylko trzeba zatrzeć na tarce. Ale takie najzwyklejsze, średnio twarde, średnio miękkie tofu, na przykład polsoi czy lutner albo lunta, też może być. I do tego będziemy potrzebować dwa rodzaje mąki. Najważniejsza jest tutaj mąka migdałowa, bo tej będziemy używać więcej. I także sojowa. Jeśli nie macie mąki sojowej, no to sama mąka migdałowa również wystarczy. Do tego jeszcze najlepiej proszek do pieczenia. Ja proszku do pieczenia akurat nie mam, więc użyłam sobie sody oczyszczonej i cytryny, a także do tego olej, może być słonecznikowy, może być rzepakowy. Najlepiej, żeby to był właśnie taki olej o neutralnym smaku, czyli oliwa z oliwek na przykład już nie. I do tego opcjonalnie jeszcze białeczko. Ja akurat mam takie o smaku wanilia orzech laskowy. I to białeczko tutaj, oprócz tego, że oczywiście zwiększa ilość białeczka w naszym omlecie, to także dodaje słodyczy, bo ono jest słodkiem, a nie ma węglowodanu za bardzo. Więc wolę użyć tego białka, zamiast nie używać i używać jakiegoś słodzika. Do wykonania tego przepisu będziemy jeszcze potrzebować poza tym po prostu miskę, tortownicę czy jakąś inną formę do pieczenia oraz papier do pieczenia, no i coś do wymieszania wszystkich składników, czyli łyżkę na przykład. No dobra, to co? Bierzemy się do roboty. Tofu drobno kruszymy lub ścieramy na tarce, a następnie dodajemy wszystkie pozostałe składniki i mieszamy na gęstą, zbitą, w miarę jednolitą masę. Masę przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w 200 stopniach około 20 minut, aż się przyrumieni z obu stron. Moi drodzy, nasz omlet jest już, jak widzieliście, gotowy. Wygląda super. Mam nadzieję, że sama mu podołam. Serio, to jest porcja raczej na dwie osoby. I teraz, żeby tak nie było super zdrowo, bezcukrowo totalnie, to posmaruję go sobie jamorem. Coś trzeba mieć z tego życia, prawda? No dobra kochani, ja zabieram się w takim razie do jedzenia, a Was zachęcam do wciśnięcia mi tutaj łapek w górę pod filmem i oczywiście do subskrybowania kanału, jeśli chcecie zobaczyć kolejne filmy.